Cześć. Wiele osób prosiło o film o tanim keto, także wszystko policzyłam, przygotowałam jadłospis, poszłam do sklepu i zapraszam Was na materiał o tym, jak jeść tanio, ale zdrowo na keto. Przede wszystkim kwestia tego, czy coś się stanie, czy drogie, no to jest kwestia dość względna. I na pewno, nie będąc na keto i jedząc na śniadanie kajzerkę z jakimś tam, nie wiem, plasterkiem sera czy pomidora, a na obiad makaron, a na kolację, nie wiem, kaszę albo znowu makaron albo kanapkę, to będzie taniej. Natomiast moim zdaniem te propozycje i te rady, które dla Was przygotowałam, to naprawdę jest całkiem dobra cenowo opcja dla osób, którym rzeczywiście zależy na tym, żeby być na keto i żeby no, nie wydawać fortuny na jedzenie, bo czasem tak jest, że po prostu nie stać nas na to, żeby tam sobie kupować jakieś bardzo wyszukane rzeczy. Także w taki jadłospis za około 600 do maksymalnie, myślę, 800 zł na miesiąc przygotowałam. Sami sobie ocencie, czy to jest dla Was dobra cena. I zaraz do niego przejdziemy, ale na początek jeszcze kilka takich rad, co zrobić, żeby właśnie nie wydawać dużo na jedzenie. Po pierwsze, w tym jadłospisie nie uwzględniłam wody, bo zakładam, że wodę macie za darmo. Znaczy nic nie ma za darmo oczywiście, ale już mówię, o co mi chodzi. Nie uważam, że jest konieczność kupowania wody butelkowanej. Zresztą woda w plastiku no nie jest jakby też na dłuższą metę najzdrowszym pomysłem. I teraz jedna z opcji tanich, które możemy zrobić, to kupić sobie kamień, który nazywa się szungit. On jest na przykład, z tego co wiem, do dostania na e-superfood. I tym kamieniem w bardzo prosty sposób możemy swoją wodę z kranu oczyszczać. Można też po prostu zainwestować raz w butelkę z jakimś filtrem lepszym, czy po prostu w jakiś filtr, jeżeli nie odwróconą osmozę, taką jak ja mam, bo to jest jednak dość duży, jednorazowy wydatek, i po prostu filtrować wodę z kranu, i to uważam, że jest wystarczającym rozwiązaniem. Druga sprawa jest taka, że warto zakupy robić na 2-3 dni i po prostu jeść przez na przykład 2 dni to samo. Jeżeli ja na przykład kupię sobie takie mięso wołowe na gulasz, które ma tutaj 0,5 kg, to w zależności od tego, ile potrzebuję zjeść, jaka jest moja kaloryczność, to na 2 albo może nawet na 3 porcje mogę sobie to podzielić i po prostu przygotować danie na parę dni, bo kolejna zasada, żeby nie było drogo, nie marnować jedzenia, czyli nie czekamy, aż coś nam się zepsuje w lodówce, tylko po prostu tak to planujemy, żeby zużyć. To samo się dotyczy warzyw, gdzie możemy kupić kilka warzyw i po prostu jeść te same warzywa przez parę dni. Tak, żeby po prostu tego właśnie nie marnować. Kolejna sprawa to jest jedzenie sezonowe. Jeżeli jest czas na pomidory, to wtedy mogę jeść tych pomidorów więcej, bo one są też tańsze. A jeżeli jest czas na cukinię, to mogę kupować więcej cukinii i jeść ją częściej, bo też ona będzie wtedy tańsza. Więc po prostu, gdy idę do sklepu, to patrzę, co jest na przykład na promocji. I na promocji też mogę sobie pewne rzeczy kupić w niższej cenie i w ten sposób elastycznie dopasować swój jadłospis, jeżeli zależy mi na tym, żeby rzeczywiście wybierać na ten moment te najtańsze opcje. I z zasad istotnych to oczywiście, jak coś kupujemy, co jest certyfikatem bio, to będzie miało mniej tych substancji szkodliwych prawdopodobnie, bo to też różnie bywa, ale ja jednak w te certyfikaty dość mocno wierzę, ponieważ wiem, jak to jest sprawdzane i miałam kontakt z kilkoma gospodarstwami ekologicznymi. Natomiast, więc co mogę kupić na bazarku, to kupuję na bazarku. Ja akurat część rzeczy sprawdziłam cenowo i zakupiłam tutaj dla Was w Biedronce też, ale część też jest z bazarku. Natomiast no jakby warzywa warzywami, ważniejsze jest moim zdaniem są źródła białka, czyli głównie jaja i właśnie mięso ryby. Ponieważ jeżeli kupujemy jajka, to moim zdaniem warto, i tu Wam polecam, i też takie ceny uwzględniłam u siebie w tym proponowanym jadłospisie, warto kupić dobrej jakości jajka właśnie na jakimś bazarku. Niekoniecznie te jajka eko w sklepie, które będą jeszcze droższe, ale tak za około złotówkę za jajko wtedy damy i naprawdę to jest dużo lepsze jajko i ma dużo żółtko, ma dużo więcej wartości odżywczych niż taka sklepowa tak zwana trójka. Więc naprawdę zachęcam Was, żeby mimo wszystko kupować dobre jajko.
jajka, czy gdzieś na wsi, czy załatwić sobie po prostu tak, żeby to też nie kosztowało krocie, a można to naprawdę zrobić, bo jajka są dość dobrze dostępne. Czasem gorzej bywa z mięsem, ale wtedy, jeżeli kupujemy mięso w markecie, to pamiętajmy, że w tłuszczu no jest też najwięcej właśnie toksyn, tych wszystkich zanieczyszczeń, tej chemii, tego, czego byśmy nie chcieli jeść. Więc jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi mięso, to lepiej kupować chude mięso i dodawać do tego dobre tłuszcze. Albo kupować właśnie wołowinę, która, jak pokazują badania, najmniej różni się ekologiczny chów od takiego przemysłowego. Wtedy rzeczywiście no, najbezpieczniejszym wyborem jest wołowina albo właśnie jakiś na przykład chudy drób, czy ewentualnie wieprzowina. Także to jest jeszcze kolejna zasada i ja tutaj też w ten sposób postępowałam. I jeszcze jedna ważna rzecz to właśnie dodanie dobrej jakości tłuszczów i wtedy jakby nawet kiedy właśnie będziemy mieć chude mięso, czy będziemy mieć jakby dużo warzyw, co też jest oczywiście dużym plusem, ale dodanie dobrej jakości tłuszczów sprawia, że w ogóle to jest game changer i naprawdę ta nasza dieta jest bardzo odżywcza. I mówię tutaj przede wszystkim o oliwie z oliwek. Taka oliwa z oliwek litrowa, jeżeli jeszcze kupicie ją na przykład na eSuperfood z moim rabatem Joanna Salwa, to zawsze jest parę złotych taniej i za... Uwaga, łyżkę tej oliwy zapłacimy 45 groszy, więc uważam, że to naprawdę nie jest dużo, a oliwa z oliwek w naszej diecie dobra, to jest po prostu rewelacyjna rzecz dla naszego zdrowia. Drugi tłuszcz, który Wam chcę zaproponować, to olej MCT. Nie jest on oczywiście konieczny, ale jest przeciwzapalny, jest bezsmakowy, więc do wielu potraw można dodać i nie przeszkadza wielu osobom. Jest fantastycznym źródłem energii na keto, odciąża też naszą wątrobę, więc dla osób, które mają gdzieś tam problem z trawieniem czy z wątrobą, to też jest dobra alternatywa. No i jeżeli ktoś chce schudnąć, to bardzo dobrze redukujemy na oleju MCT. A z Ostrowity 500 ml oleju MCT jest też w rewelacyjnej cenie. I znowu na eSuperfood, jeżeli go kupimy, to za łyżkę wychodzi nam 53 grosze. Tutaj nie jest tylko C8, dla tych, którzy oglądali albo po prostu znają temat, albo oglądali mój film o tym, jaki olej MCT wybrać. Tutaj nie jest tylko C8, bo mamy też C10. W przewadze jest jakby C8 i C10, ale wciąż nie jest to zła opcja, a na pewno dużo tańsza, więc jeżeli chcecie, to możecie się właśnie w taki olej zaopatrzyć. I trzeci tłuszcz, który tutaj wybrałam dla Was, to jest olej kokosowy, na którym smażymy. Może to być właśnie olej kokosowy rafinowany, czyli ten bezzapachowy. Wtedy nam zapach ani smak kokosa w żadnej potrawie nie przeszkadza. Jest on też tańszy i już jeżeli go gdzieś tam właśnie sobie czy kupimy w jakimś markecie, czy znajdziemy na internecie, to można go znaleźć w takiej cenie, że za łyżkę tego oleju zapłacimy 17 groszy, więc naprawdę myślę, że nie jest to dużo, a jeżeli, nie wiem, sięgniecie po smalec i na smalcu chcecie smażyć, no to będzie jeszcze taniej. Zauważcie, że w ogóle tutaj nie ma masła. Masło ostatnio podrożało, więc dla niektórych można by powiedzieć, że jest takim już produktem z wyższej półki. Dlatego ja chciałam Wam pokazać, że wcale nie musimy masła używać w ogóle, ale oczywiście jeżeli chcemy, no to też śmiało nie widzę przeciwwskazań. Także to są te moje zasady, a teraz przechodzimy do tego, co Wam proponuję i ile za jeden dzień takiej diety zapłacimy. Pierwszego dnia na śniadanie, 2000 kilokalorii, na tyle przygotowałam ten nasz jadłospis i jest to taki jadłospis dobrze zbilansowany na keto, po ketoadaptacji, czyli mamy do 100 g białka, mamy węglowodany do 50 g, ale to łatwo możemy ilość ich zmniejszyć, jeżeli na przykład jesteście na adaptacji albo chcecie jednak mieć mniej węglowodanów, chociaż ja polecam zwiększać swoją elastyczność metaboliczną, jeżeli możemy jeść 50 g węglowodanów, to naprawdę uważam, że powinniśmy to robić. I pozostała część właśnie to są tłuszcze, ale to są dobre tłuszcze, również nienasycone, oliwa MCT, olej kokosowy, to są głównie te tłuszcze dodawane, chociaż oczywiście mamy tutaj awokado, mamy oliwki, więc tutaj czy mamy ryby, które też są dobrym źródłem tłuszczu. I na śniadanie mamy 3 jajka, mamy połowę miksu sałat albo po prostu połowę jakiejś główki sałaty, to nawet wyjdzie taniej, tu mamy miks sałat, to akurat za połowę około 2,30 zapłacimy. Mamy 10 oliwek, to są oliwki dostępne w markecie, one może nie pachną aż tak bardzo Grecją czy Włochami, ale są uważam wystarczające i też nie wychodzą naprawdę drogo. Mamy 2 łyżeczki majonezu,
do tego wszystkiego. Jeżeli nie stać Was albo nie chcecie sobie robić w domu majonezu, czy nie stać Was na jakiś ekologiczny, to majonez kielecki jest naprawdę dobry. Okej, jest na oleju rzepakowym, ale węglowodanów ma tylko 2 gramy. 2 gramy cukrów na 100 ml, więc jeżeli weźmiemy 20 ml, jakieś 2 łyżeczki, to naprawdę to są śladowe ilości. Do tego mamy pomidora. Mamy 2 łyżki oliwy, łyżkę MCT, fantastycznie nam to wszystko bilansuje i jeżeli jemy nabiał, to na przykład kulkę mozzarelli, którą możemy dostać za już niecałe 3 zł i też jest to fajne dodanie, dodatek białkowy. Takie śniadanie to jest około 800 kilokalorii i ono nam wychodzi za 12-23, a mamy naprawdę full po prostu wszystkiego, czego potrzebujemy. Szybki lunch, czyli na przykład kawa z łyżką oleju MCT, można sobie go albo wypić, albo właśnie wblendować w tą kawę, czyli 53 grosze olej, no kawa to różnie to wygląda, ale mniej więcej ja za jedną kawę z mojego ekspresu płacę około złotówki pewnie. I do tego jabłko. Jabłko za 50 groszy. Jabłko jest tanim owocem, a ma pełno witamin i jest to nasze polskie jabłko i możemy w ten sposób właśnie uzupełniać węglowodany. To nie jest tak, że jabłka nie można zjeść na keto. Jeżeli jeszcze dodatkowo właśnie zbilansujemy to, obniżając ładunek glikemiczny, czyli dodając do tego źródło tłuszczu, jakim jest ten olej MCT, to jeżeli nie masz pewności, czy na pewno Ci to nie szkodzi, nie wywala Cię z ketozy, możesz sobie po prostu zmierzyć szczególnie glukozę na 2 godziny po zjedzeniu takiego posiłku i zobaczyć, czy ona jest w normie. Jeżeli tak, to naprawdę uważam, że można spokojnie jabłko sobie jeść i uzupełniać właśnie nim naszą pulę węglowodanów i albo jemy je właśnie po posiłku, albo właśnie ze źródłem tłuszczu, czyli na przykład z olejem. W ogóle nie uwzględniałam tutaj orzechów, które jednak są trochę droższe i niektórzy się skarżą na to, że wcale ich nie mogą sobie pozwolić na przykład na orzechy makadamia. Także mamy tutaj jabłko. Zobaczcie, 2 zł te 3 grosze za ten lunch. Obiad o kolacja. To właśnie gulasz wołowy 200 gramów, czyli to 7 zł wychodzi za taką porcję. Do tego kilka pieczarek, które fajnie wchłaniają właśnie olej i tłuszcz z patelni. Robimy to na 2 łyżkach oleju kokosowego i też bardzo fajnie razem z tym albo osobno można sobie właśnie udusić na tym oleju kokosowym pora, który jest tani, jest zdrowy i naprawdę jest pyszny. Ja jeszcze bardzo lubię sobie troszeczkę gałki muszkatałowej do tego dodać. No nie uwzględniałam tutaj przypraw, ale to myślę, że rzeczy typu sól, pieprz i kilka przypraw to naprawdę jest kwestia kilku groszy na dzień, jakbyśmy to chcieli policzyć. I łącznie za cały ten dzień, za 2000 kilokalorii dobrze zbilansowanych, wychodzi nam 23,50. Kolejny dzień, awokado. Słuchajcie, ja dorwałam awokado za 2,99 na promocji w Biedrze i właśnie patrzymy, co jest na promocji i co możemy danego dnia sobie, czy na dany tydzień sobie kupić. Awokado, do tego połowa tej sałaty albo połowa, druga połowa miksu sałat, żeby nam się nic nie zepsuło. Do tego są szproty na przykład, czyli dajemy sobie właśnie fajne źródło i tłuszczu, i białka, i kwasów omega-3 do takiej sałatki 100 gramów za 2,37, więc bardzo dobra cena. Jednego ogórka, 2 łyżki znowu oliwy, łyżkę MCT, fantastycznie to się wszystko bilansuje i znowu w postaci właśnie dodatku białka, na przykład jedno opakowanie serka wiejskiego, to też jest jeden z tych serów, które no nie są tak drogie jak, nie wiem, jakieś sery długo dojrzewające czy cheddar, a też fajnie można sobie je dodać na naszej diecie ketogenicznej i znowu to śniadanie to jest 12,36, czyli wcale nie wychodzi dużo za ten posiłek. A tak naprawdę i tak śniadania wyszły nam tutaj najdroższe. Za lunch znowu mamy kawę z MCT i do tego, jeżeli chcemy sobie urozmaicić, a nie jeść na przykład codziennie jabłka, to polecam Wam na przykład krem kokosowy z EcoVital. On też jest dostępny na Superfood i oni mają go w rewelacyjnej cenie. Za 100 gramów takiej śmietanki wyjdzie nam 1,50 zł. A to jest jakby fajna też taka trochę bomba tłuszczowa i na przykład do niej, jeżeli jest sezon, możemy sobie wziąć 100 gramów, czyli mniej więcej 2 garście borówek i tym sposobem mamy bardzo fajny, dobrze zbilansowany lunch i można oczywiście też skorzystać ze śmietany 36 i pewnie wyjdzie jeszcze taniej, no ale też ten nabiał staramy się tak z umiarem do niego podchodzić. No dobra, i obiad o kolacja. Pierś z kurczaka, czyli właśnie chudy drób, za 200 gramów wychodzi nam 4,78, ale też jeżeli ktoś woli, to można na przykład sobie wziąć indyka, też go znalazłam w bardzo dobrej cenie, już Wam tutaj podaję. 28,55 za indyka, 23,90 za kurczaka, więc to są naprawdę dobre ceny.
jeżeli na przykład nie chcemy takiego mięsa wołowego, tylko jeszcze coś tańszego, to były na przykład flaki wołowe za 500 gramów 7,60 jeden. Jeżeli ktoś lubi flaki, czemu nie? Znalazłam też, słuchajcie, pstrąga, dlatego w następnym dniu on tutaj jest. Pstrąg był też na promocji i pstrąg, czyli ryba, mówimy drogo, no nie będę jadła ryb na keto, no jeżeli mnie na to nie stać. Uwaga, uwaga, pstrąg był, przepraszam, mintaj, nie pstrąg, mintaj za 10,79 za pół kilograma. Także też uważam, że naprawdę niezła cena jak na rybę, moi drodzy. Ale wracamy do tej naszej obiadokolacji. Pierś z kurczaka, do tego możemy zrobić właśnie cukinię. Robimy sobie to na dwóch łyżkach oleju kokosowego i jeszcze polewamy łyżką oliwy, żeby to wszystko dobrze zbilansować. Jeżeli na przykład lubicie curry, to taki kurczak z cukinią w curry będzie fantastycznie się komponował, albo można zrobić, nie wiem, bardziej polską wersję, czy na przykład tą cukinię nawet nie robić na patelni, tylko po prostu ją sobie obrać czy strugaczką i zrobić z niej na przykład makaron, który ja bardzo lubię. I łącznie znowu za ten dzień wychodzi nam 23 złote 43 grosze. I ostatni dzień to na przykład makrela wędzona, która też jest bardzo fajnym źródłem i tłuszczu, i białka, i ją mamy praktycznie całą za około 6 zł, za takie mniej więcej 200 gramów. Do tego na przykład możemy sobie wziąć ogórki kiszone, jeżeli chcemy takie mega proste, szybkie śniadanie, dwie łyżki majonezu i znowu dwie łyżki oliwy, łyżka oleju MCT. Z tego też, zauważcie, można zrobić naprawdę super pastę, jeżeli ktoś lubi, czyli makrela z ogórkiem można to zblendować albo drobniutko pokroić z majonezem, z oliwą z MCT. Fantastyczne śniadanie, które nam wychodzi za 9,75, czyli nawet zmieściliśmy się poniżej 10 zł. I znowu lunch. Mamy kawkę. Jeżeli ktoś lubi orzechy, to może sobie na przykład kupić masło orzechowe i od czasu do czasu takie dwie łyżki masła orzechowego, to jest 2 zł maksymalnie, można po prostu sobie zjeść. I mamy tutaj tłuszcze, mamy mało węglowodanów, więc na przykład dodajemy, jak nie jabłko, to pomarańcze. Na nią też jest miejsce. Znowu sprawdzamy, czy dobrze na nią reagujemy. Jeżeli tak, to naprawdę nie widzę problemu z tym, żeby na keto nawet jeść pomarańcze, moi drodzy. I wtedy taki lunch wychodzi nas za około 3 zł. I na obiadokolację ten wspomniany wcześniej mintaj, który wychodzi nas 4,54 za 200 gramów. Na dwóch łyżkach oleju na przykład robimy go, czy robimy to, nie wiem, na parze i sobie po prostu tym tłuszczem polewamy, bo to też wychodzi na to samo. Ale tutaj dla uproszczenia przyjęłam za każdym razem te dwie łyżki oleju kokosowego i sobie właśnie polewamy to łyżką oliwy, tych polifenoli. I na przykład możemy skorzystać z, jeżeli nie ma sezonu, z mieszanek takich gotowych mrożonek. Na przykład mieszanka chińska, moi drodzy, ja ją kupiłam w Biedronce za 3 zł 13 groszy. Tym naprawdę można się najeść. Tam jest tego całkiem sporo, a jest to odpowiednia ilość węglowodanów, jeżeli właśnie dorzucimy tam te tłuszcze. I tego typu produkty, też to jest szybka sprawa, możemy sobie po prostu dodać i naprawdę nie wychodzi to drogo, bo wtedy taka obiadokolacja z rybą wychodzi nas 8,46. Łącznie 21,21, czyli tak naprawdę najtaniej nas tutaj wyszedł ten dzień. Średnio pomiędzy 20, no jak czasem po prostu poszalejemy, może 30 zł. Jeżeli ktoś chce, to jeszcze w łatwy sposób może zejść te kilka złotych niżej, ale też właśnie pamiętajcie, że no warto inwestować w siebie. Ja traktuję trochę takie właśnie dobre, zdrowe jedzenie jako inwestycję w siebie. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na więcej, to naprawdę uważam, że za 20 parę złotych dziennie jesteś w stanie dobrze jeść. Catering keto kosztuje od 50 do 100 zł za dzień. No nie wiem, czy jest jakiś catering keto za 50, więc wciąż przygotowujesz sobie z naprawdę dobrych produktów jedzenie, wiesz co wkładasz na talerz i też nie jest to, myślę, czasochłonne, szczególnie jak przygotowujemy coś na 2 czy 3 dni. To są, moi drodzy, moje propozycje. Mam nadzieję, że ten film się Wam przydał. Dajcie proszę znać w komentarzu, bo to też jakby jest dla mnie takim wsparciem, te Wasze komentarze. I no i oczywiście piszcie, jakie są Wasze opinie, co sądzicie i na jaki temat chcielibyście być może jakieś kolejne filmy, bo jest już ich naprawdę sporo. No dobrze, to ja Wam dziękuję, życzę dobrego dnia, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!